Cześć, Andrzej z tej strony. Witam Was na moim kanale, a dzisiaj tworzymy sobie drugą połowę boxa z dodatku Trios Beyond Death. Zapraszam. W dalszym ciągu polujemy na Uro i bogów. Zobaczymy, co nam się uda dzisiaj upolować. Oprócz tego dalej na Shadow Spira, ewentualnie na tą Driadę. To by było też fajne. Dobra, lecimy. Zobaczymy, co uda się upolować. Kalametros Blessing. Pierwszy booster dzisiaj. Maja Triton, Shimmering Chimera, Impending Doom. I okej, last Keen Eyed. Jest dobrze. Delikatnie mówiąc, spoko. O takie karty właśnie nam chodziło. O takie karty, żeśmy walczyli. I takich kart oczekujemy. Jest to dobrze. Oby jak najwięcej takich pocisków. Hero of the Games. Dobra. Po kanonach w tym momencie Slaughter Priest of Mogis, Minions Returns, One with the Stars, Mantle of the Wolf. Okej, dobra. Uro. To będzie początek mocny, później będzie słabo. A, no dobra, będziemy. Shoal Kraken. Skoffos Maze Warden, Hero of the Winds. I Helios Intervention. Okay. O, mamy folię Storm Herald. Nie. Nie taką folię chcieliśmy. Dobra, Human Soldier. Mam nadzieję, że chociaż co najmniej druga się pojawi i rehabilituje to, co żeśmy przed chwilą ujrzeli. Chciałbym, żeby ten box był w miarę mocny. Byłoby fajnie. Indomitable Will. O, przeskoczyliśmy mocno. Daxos Best by the Sun. Underworld Fires. Stinging Lionfish. I Seven Sun Champion. Wow. Okej. Okay. Jest fajnie. Forest i Pegasus. Funny game. Kolejny booster. Dajcie coś fajnego. Lisenka, czyja, karia, tyczy. Devourer of Memory. Drag to the Underworld. Chainweb. Arachnir. I Bronzehide Lion. Za 2-3-3. Jest dobrze. O, proszę. Ale fajne. Dobra, biorę w ciemno.
Jest dobrze. Jest dobrze. To nie wiem, czy nie wyląduje w moich kotkach. Tak naprawdę. To może być nawet całkiem fajne. Plenis i... Dlaczego mnie nie lubicie? No foliowane, serio. Wstyd. Wstyd, po prostu wstyd. Dobra. Bez komentarza. Lecimy dalej. Nie. Nie psuj się tak. Auć. Nie psuj się tak psuć. Busterza. Dobra. Insane Karyotid. Hydroscope. Anax Hardened. Hardened in the Forge. Mystic Repeal. I niebieski rar. Tricks the Southern Storm. Mhm. Elemental Giant. Dobra. I teraz znowu muszę pobluźnić trochę na... Znaczy, pomarudzić trochę. Te landy foliowane. One... kosztowały około 10 dolarów, naprawdę. Na samym początku. I przez te kolektor boostery ceny mocno spadły w dół. Aha, dobra, już nie będę mówił. Czyli jeżeli to jest dobry moment na przykład do tego, żeby ktoś chciał sobie kupić takiego landa foliowanego, jak najbardziej. Bo one tak dostały po dupie teraz, że teraz można sobie pozwolić na to. Bo na początku naprawdę były bardzo drogie. Więc... No za landa foliowanego, zwykłego 10 dolarów to już naprawdę zacna cena była. Entrancing Lair. Favorite of the Earth's Dwarf of Melodies. I kolejny Stone Wrath. O, kolejnego rara nie spełni naszych oczekiwań do końca. Tak naprawdę to te zwykłe landy, znaczy z taką grafiką, tak jak było wcześniej na landach, czyli jakieś widoczki, plenerki, a nie symbol many, to podejrzewam, że one będą dobrze trzymać cenę z tego, bo one będą dużo rzadsze niż te zwykłe landy. Więc tak. Ale te landy są nadal fajne, mi się podobają. Chciałbym ich trochę mieć. Danny the Divine. Mhm. Nyxborn Colossus. Transcendent Envoy. Dobra, mieliśmy klonów nie jechać, co ja robię. Fang Tactics. Search of Mysteries. First Rise i... Jest! Mam Shadow Spira, Tak wygląda Shadow Spear. Dobra, to mogę wam teraz o nim powiedzieć trochę. Jest to artefakt za jeden. Legendarny equipment. Tak, zaekwipowana kreaturka dostaje +1/+1 Trampoline Lifelinka. Tak naprawdę, mówiąc to tak średnio coś tam... Znaczy, fajne jest, ale... Tak naprawdę to nam chodzi o to. Za jeden permanenty twoich przeciwników, bot kontrolę przeciwników, tracą hexproof i niezniszczalność do końca tury. Tak, to jest sposób na rozwalenie, jeden ze sposobów na rozwalenie bogów w tym momencie. To jest po prostu przepiękne. I equip za dwa. Bardzo fajne. Bardzo fajne i się cieszę, że coś takiego się pojawiło u mnie w kartach w tym momencie. I oby tego było więcej teraz. Coś takiego foliowane jeszcze też bym poprosił. Ewentualnie jak ze dwie powtóreczki tutaj tak jakby się pojawią, to też nie będę pakał. Spada to z ceną, co mnie cieszy, bo dzięki temu będzie można się zaopatrzyć większą ilość i to dorzucać po prostu do komanderów
masowo dzięki temu. No, dobra. Także spoko, mam Shadow Spira. Czyli jedna z misji wykonane. Dobra, show crackem. Przewinąłem trochę, sorry. Dreamstalker, Monticore, element enlightenment i naszym elemencie. Okej. Kroxa, Titan of Death, Hunger. Tak. O to nam właśnie chodziło. O takie karty. Mamy kolejnego mitka, więc jest już dobrze. Forest i ściana 04. Okej. Ale Kroxa jest. Jest dobrze. O takie karty właśnie nam chodziło. Chimera, Thundering Chariot, Stringing Lionfish i Enigmatic Incarnation. To już takie fajne chyba nie będzie, jak to poprzednie, ale coś tam jest. Dobra, niech będzie, że coś tam jest. Dobra, po prostu mi się strasznie... Cieszę się, że trafię do Shadow Spira po prostu i później następnego tego Gianta, to jest po prostu już mistrzostwo. Stumpy Trider. Maya Triton. Vanishing Light. Wolf of Melodies. I... Gryfik Lamia. Snake Lamia. Niech będzie. Skoro już się pojawiło, niech będzie. Shadow Spear. Więcej Shadow Spearów. Więcej Shadow Spearów. Aideron of Philosophy. Dwa podróże niebieskie będą. Chainlady Singer Uncommony. One with the Stars to jest drugi. I trzeci będzie Chainweb Arachnir. To już jest zielony. I czerwony rar. Phoenix of Ash. Folia. A naszą folią będzie Underworld Dreams. Spoko. Spoko, to też fajna karta w ogóle będzie przeciwko takim niebieskim, dociągającym takim taliom, które lubią sobie tak dobierać karty i tak później przewijać ten graveyard, dobierać, wyrzucać dużo i tak dalej. Które sobie tak przewijają takich graczy. To będzie przeciw takim komanderowym dekom bardzo fajny pocisk. I przyczanek sobie chyba będę to właśnie wrzucał. Bo to chyba będzie uspokajać takich graczy. Znaczy wiem, że wtedy będą oczy takiej osoby zwracały ku mojej osobie. Będą się starały mnie jak najszybciej zabić. Ale co im życie napsuje w tym czasie, to już moje. A o to właśnie chodzi. Żeby im życia napsuć. I może dzięki temu też trochę wygrać. Sigurd's Scorn. Acolyte of the Affliction. The Triumph of Anax i... saga. Curabes the Seagod. Mythic kolejny. Okej. Tu utworzymy sobie Krakena. Jest dobrze. Kolejny mythic się pojawił.
nie są tam te najlepsze kaliody, ale zawsze ten przymytek jest. Ach, popsułem. Bo nie tak się miałem otworzyć. O, sorry. Sorry was wszystkich. Przepraszam. Wings of the Hubris. We win denial. Rise to glory. I Nightmare Shepherd. Kolejny demon z lataniem. To jest nawet całkiem fajne. Za 4-4-4 z lataniem samo w sobie jest genialne, a tam masz dodatkowo jakieś tam bonusy, więc jak najbardziej spoko kreaturka. Mnie tam tak pasuje. One go. Dobra. Lamp of the Death. Vigil. O, w sumie też mamy prawie końcówkę. Aha. Dobra. Until end. Hero of the Nyxborn. O, proszę. Nyx Herald. O, proszę. I... teraz. Tassa's Oracle. Folia. Nyx Herald. Aha. O, to jest to. Tak. Powinno już teraz naprzędzić się. Okej. Biorę jak najbardziej. Biorę tą kartę. Także trzy boosterne zostały. Początki rzeczywiście były zacne. Shadow Spear się pojawił, Driada się pojawiła, Bogów mieliśmy. Templar niestety też, do tego nawet te foliowane, jako foliowane były. Ech, niestety. Soul Guide, Lantern. Teraz Celebrant. Hateful Eidolon i... Setesan Champion. Okej, powtarza się. Ale spoko, to nie jest też najtańsza karta, także jest luzik. Jest dobrze. To jest... A, dobieranko kart. No tak. Proszę. Dobrze. Takie właśnie lubimy rzeczy. Jak dobieranko kart. Więc jak najbardziej jesteśmy za... Dobra, ja robię, przecież to później można porobić. Przygotowujemy sobie te paczuszki później do grania. Znowu. Będzie można te paczki wykorzystać do gry. Także jest dobrze. Heroes of the Reveal. Mischievous Chimera. Nestian Wanderer. I przedostatni rar. Temple of Abandon. Folia. O, Constellation. O, Renata foliowana. Ona pewnie nie będzie droga. Dobra, teraz już tutaj nie ogarnie mnie. Ale spoko. Foliowana Renatka jest w Constellation. Zacnie. Także nawet nie jest dobrze. Znaczy, nie jest najgorzej. Temple of Abandon. Pewnie będzie dużo droższy od tego Temple. Chociaż był z Extended Artem dawali tamtą, no to już by było, nie trafił takiego typu. Pewnie bym przełknął, bo pewnie by było trochę więcej warte z tym Extended. A tak, to niestety. Wartościowo to nie zachwyca pewnie. Dobra, Revenant Hoplite. Okej. Okay. Punishment. Mirror Shield. Okej. Dobra. Mirror Shield mamy i
Ostatni raz, czerwony. Będzie to Underworld Bridge. Nie jest to najdroższy rar. No, także początek był naprawdę fajny. W środku tam też się właśnie Shadow Spear się pojawił, więc spoko. I drugi bóg się pojawił, więc spoko. Końcówka już trochę słabsza, ale chyba nie najgorszy ten box, bo chyba na typu 4, 5, z 5 mityków chyba się trafiło. Dobra, nie będę wam przedłużał, bo widzę, że już trochę nowo żeśmy czasu na drobini. Także ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejne produkcje, które mam nadzieję się niedługo będą pojawiały. Póki co żegnam się z wami, trzymajcie się, cześć!